Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że część rządów państw członkowskich sprzeciwia się dyktatowi Niemiec i Komisji Europejskiej. Prezes Rady Ministrów przypomniał, że silny opór już raz zablokował samowolę Brukseli i Berlina. Kontaktowałem się też z panem prezydentem, który również prowadzi rozmowy w podobnych tematach z przywódcami europejskimi i poinformowałem też pana prezydenta o tym, że tutaj w tych konkluzjach, w tej deklaracji z Rady nie będzie zapisów migracyjnych, że nie ma naszej zgody na to. Szef rządu zaznaczył, że Europa staje dziś przed poważnym dylematem, czy zgodzić się na masową, nielegalną migrację. Taki właśnie projekt popiera Europejska Partia Ludowa, której członkami są politycy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Warto, szanowni państwo, na koniec przypomnieć sobie to, co wiele razy mówili politycy Platformy Obywatelskiej w tym kontekście. Wpuśćcie ich, mowa o nielegalnych imigrantach, potem się ustali, kim są. Sprawa polskiego weta wywołuje bardzo duże zainteresowanie. Wielu dziennikarzy z całego świata podchodziło do nas, do mnie również, pytając o szczegóły polskiego stanowiska. Do tej pory europosłowie związani z polską opozycją zainteresowani byli nagłaśnianiem polskich spraw na forum unijnym. To jest prawdopodobnie najważniejsza reforma tej kadencji. Powinniśmy ten temat zamknąć za tej kadencji, bo jeśli nam się tego nie uda, to otworzymy furtkę dla populistów i radykałów. Dziękuję bardzo. Polska chce znaleźć rozwiązania, które będą pomagały rzeczywiście tym ludziom, które pomocy wymagają. Ludziom, którzy mają trudne życie, którzy uciekają przed wojną. Udowodniliśmy, przyjmując do Polski uchodźców wojennych z Ukrainy, że takie rozwiązania są możliwe. Ale chcę jasno i bardzo wyraźnie powiedzieć, Polska nigdy nie zgodzi się na przyjmowanie nielegalnych migrantów. Trzeba po prostu wzmocnić granice, zamknąć granice i nie zapraszać nielegalnych migrantów. Unia Europejska na siłę forsuje pakt migracyjny. Zawiera on dwa rozporządzenia, to wysokiej rangi akty prawne. Przyjęte mogą być poprzez większość kwalifikowaną i w konsekwencji będą obowiązywać wszystkie państwa. W odróżnieniu od dyrektywy nie wymagają przyjęcia aktów prawnych przez poszczególne parlamenty. Berlin naciska, by jak najszybciej przyjąć pakt. Śpieszą się bardzo. Złożyły wniosek, żeby przyspieszyć i nadać tempo tym i negocjacjom, i pracom legislacyjnym, co zaowocowało tą właśnie pośpieszną, nerwową sytuacją, której Unia nie powinna w tej chwili procedować tego dokumentu, zważywszy, że w państwach członkowskich są wszczęte określone procedury, z których Unia dowie się, jak obywatele podchodzą do kwestii relokacji i kwestii migrantów. Unia Europejska nie potrafi przełamać pewnego ideologicznego podejścia w kwestii migracji. Osoby, które nielegalnie, masowo przekraczają granice, łamią prawo. Kilka najróżniejszych i przepisów krajowych, i unijnych, i prawa międzynarodowego, tak? I mamy odpowiedzią na to, ma być jakiś pakt, prawo, umowa, decyzja, dyrektywa, rozporządzenie, cokolwiek jak to będzie się nazywało, to już jest mniejsza z tym, który ma legalizować ten proceder. Za 10 dni w referendum Polacy zostaną zapytani, czy popierają przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów. We Francji toczą się rozmowy o zmianach w konstytucji, by możliwe było przeprowadzenie podobnego głosowania. O dziwo, w Polsce opozycja, często nazywająca siebie demokratyczną, wzywa do bojkotu referendum. Za rządów PO-PSL politycy obozu władzy popierali przyjmowanie nielegalnych migrantów. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Jako kraj jesteśmy przygotowani na każdą liczbę, tak? Donald Tusk liczy na krótką pamięć polskiego społeczeństwa. Kiedy był przewodniczącym Rady Europejskiej, nie miał żadnych wątpliwości, że państwa, które nie wywiązują się z ustaleń, muszą zostać ukarane. Mówił to całkowicie oficjalnie. Referendum jest absolutnie potrzebne, konieczne i jeśli ono zostanie zignorowane przez jakikolwiek rząd, który będzie w Polsce po 15 października, no to po prostu będzie to świadczyło, jak dalece ten rząd jest uwikłany w współpracę z Niemcami. W ramach akcji klubów Gazety Polskiej Tour de Referendum Głosujesz, Decydujesz w całej Polsce organizowane są spotkania, które mają na celu pokazać, jak ważne jest wzięcie udziału w tym referendum. 50 miast w
całej Polsce, by przekonywać Polaków do tego, by wzięli udział w referendum, w głosowaniu. Kluby Gazety Polskiej oraz Fundacja Niezależne Media i Fundacja Klubów Gazety Polskiej organizuje akcję informacyjną w postaci banerów, na których zamieszczone są pytania referendalne i takie banery rozwieszamy w całej Polsce, oczywiście za zgodą właścicieli nieruchomości. Ale co się dzieje? Oczywiście jest wielka akcja opozycji w tej chwili, żeby zastraszyć ludzi, którzy takie banery mają na swoich płotach. 15 października w trakcie wyborów parlamentarnych w ogólnokrajowym referendum odpowiemy na 4 kluczowe pytania. Będą dotyczyć zarządzania majątkiem narodowym, wieku przejścia na emeryturę, zapory na granicy wschodniej i kwestii przyjęcia lub nie nielegalnych migrantów. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika.